Linia kolejowa jest bardzo ważna w Otwocku. Ona powstała, to jest linia nadwiślańska, która powstała w latach 70. XIX wieku. Łączyła Mławę z Kowlem, bardzo ważna trasa komunikacyjna dawnej Polski, jeszcze pod zaborem rosyjskim. No i przebiegała oczywiście przez Warszawę. Ten dworzec z kolei, to oczywiście nie jest z XIX wieku, powstał w 1910 roku, jest jednym z najładniejszych budynków dworcowych w okolicach Warszawy. Zaprojektowany został przez Jana Fijałkowskiego w takim modernistycznym stylu, chociaż trochę, jak widać, nawiązuje miejscami do stylu dworkowego. W 1936 roku, czyli w okresie, który nas już interesuje, czyli obejmuje, jest jakoś zgodne z datą napisaną na pierwszej stronie spacerownika, czyli z latami 30. Do Otwocka dojechał pierwszy pociąg elektryczny. Została przebudowana trasa kolejowa z Warszawy do Otwocka. W 1936 roku w grudniu wjechał tutaj pierwszy pociąg elektryczny i do dzisiaj jest to jedno z głównych źródeł komunikacji z Warszawą, chociaż jest też wiele autobusów prywatnych. Niektórzy z Państwa z Warszawy przyjechali liniami autobusami linii prywatnych. W związku z budową linii elektrycznej, kolejowej, wzdłuż trasy do Warszawy powstały charakterystyczne przystanki, wysokie perony, bo to były pociągi na licencji angielskiej, zupełnie inne niż wcześniejsze, ciągnięte przez parowozy. Zresztą z czasów jeszcze tych pociągów parowych jest ta wieża ciśnień, której niestety w tej chwili nie widać. Gdzieś zniknęła za drzewami, ale jest tutaj taka wysoka wieża wodna, służąca do napełniania wodą parowozów. Ten plac też był bardzo ważny, bo tutaj przyjeżdżali kuracjusze, przyjeżdżali warszawiacy na wypoczynek i od razu spotykali ich tutaj na tym placu, agenci różnych pensjonatów, zachęcali, żeby udać się właśnie do nich. Tu były dorożki, od razu dorożką można było dojechać do konkretnego domu czasowego, przeważnie drewnianego, bo większość tych pensjonatów i sanatoriów to były domy drewniane. Zresztą będziemy oglądali jeden z największych drewnianych domów w Polsce, czy nawet w Europie, tu Państwo mówią. No, tego nie wiem, ale tego nie sprawdziłem. Ale w każdym razie na pewno jest to ogromny drewniany dom, uzdrowisko Abrama Gurewicza. Proszę Państwa, Otwock można powiedzieć, że powstał na linii kolejowej. Tak, ale nie wiem, czy wiecie, że jest dosyć specyficzna sprawa dnia dzisiejszego. W tej chwili ta linia kolejowa nas jako Otwock blokuje. Jest to jedyna linia kolejowa, która nie jest przewidziana w obrębie węzła warszawskiego do modernizacji przed 2013 rokiem. Tragedia. Tragedia. Nie ma przejścia podziemnego, nie ma nic, nie ma nic. Nie można to ruszyć. Oczywiście będziemy starali się to zmienić. Może nawet i przy Państwa pomocy. Dziękuję bardzo. Thank you.